Utwór Frejda promuje nowy album grupy Tęskno. Wydaje mi się, że inspiracyjnie jest jakieś duchowe pokrewieństwo między tym utworem i tym, co przysłał nam dzisiaj pan Leski. A teraz pani Renata. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Yeah.
naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwłodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 7000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RSO 0%. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na dłonią śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucanie kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar. Zatkany nos i zatoki, przez to jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin. Zestaw do płukania nosa i zatok to bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na media.expert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka AEG, klasa A++. Teraz taniej o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na nim najnowsze informacje dotyczące stanu epidemii w Polsce w relacji naszego reportera. Pieniądze z tarczy antykryzysowej trafią do firm w ciągu 1-2 dni od złożenia wniosku, mówi szef Funduszu Rozwoju. Włosi zastanawiają się, czy zezwolić na pracę wszystkim nielegalnym imigrantom. Rośnie liczba przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o kolejnych zgonach po najnowszym bilansie podanym przez resort zdrowia Witold Banach. Według danych Ministerstwa Zdrowia potwierdzonych zostało kolejnych 189 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych chorych, 62, odnotowano w województwie śląskim. Tym samym w Polsce liczba zakażonych wzrosła do 7771 osób. W wyniku zakażenia zmarło też kolejnych 6 osób. Mieli oni od 50 do 89 lat. 90 lat. Wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące. W sumie z powodu zakażenia koronawirusem zmarły do tej pory w Polsce 292 osoby, a Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzać do użycia szybkie testy antygenowe na obecność koronawirusa, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Mówimy tutaj o pracownicach służby zdrowia, szpitalnych oddziałach ratunkowych i dyspatrii, zakierają pacjentów z podejrzeniem COVID-19, więc bardzo szybko będzie można ten wstępny test wykonać, abyśmy wiedzieli, czy pacjent wymaga leczenia dla zakażenia koronawirusem, czy też może trafić do szpitala tak zwanego czystego.
tłumaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia szybkie testy mają być w użyciu jeszcze w tym tygodniu. Witold Banach, dziękujemy za relację. Pieniądze z tarczy antykryzysowej trafią do firm w ciągu najbliżej 2 dni od złożenia wniosku, powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziś w Senacie ma się odbyć głosowanie w sprawie ustawy rozszerzającej pomoc dla przedsiębiorców. Paweł Borys apeluje, by jak najszybciej pakiet wszedł w życie. Szacujemy, że około 350 na 400 tysięcy firm skorzysta z tego wsparcia. Chcemy, aby program był możliwie prosty. Chcemy, aby przedsiębiorca po prostu w banku, w którym ma rachunek, mógł za pośrednictwem takiego formularza elektronicznego, bankowości elektronicznej złożyć prosty wniosek i po automatycznej weryfikacji, aby w ciągu 1-2 dni te pieniądze były na koncie. Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował, że do ustawy zostaną zgłoszone poprawki, dzięki którym wszystkie firmy jednoosobowe zostaną zwolnione ze składek ZUS. Program 1000 Plus dla firm turystycznych przygotowuje we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną Ministerstwo Rozwoju. W planach jest wprowadzenie bonów na wycieczki, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju. Branża turystyczna to sektor gospodarki najbardziej dotknięty skutkami epidemii, dodała Olga Semeniuk. Na obecnym etapie mogę powiedzieć, że konsultacje dotyczą formy dystrybucji oraz wartości finansowania tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że wejdą najszybciej, jak się da, w życie. Program 1000 Plus jest częścią tarczy antykryzysowej. Pozwolenie na pobyt i pracę wszystkim 600 tysiącom nielegalnych imigrantów rozważają władze Włoch. Zaproponowała to szefowa resortu rolnictwa i leśnictwa. Minister Bellanowa wskazała, że w związku z pandemią i zakazami podróży obecnie w rolnictwie brakuje 250 tysięcy robotników sezonowych, którzy przedtem na podstawie umów kwotowych przybywali z różnych krajów, też z Rumunii i z Polski. Teresa Bellanowa wskazała, że nielegalni migranci trudnią się pracą na czarno i są zazwyczaj nieludzko wykorzystywani. Argumentowała, że uregulowanie ich sytuacji zapewni im godziwą płacę i opiekę społeczną. Zdaniem opozycji, realizacja tego pomysłu pociągnie za sobą falę nielegalnej migracji z Afryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jest niski poziom wody w rzekach i brak jej zapasów w glebie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że najłagodniejsza od 150 lat zima i brak śniegu nie pozwoliły na odbudowę zasobów wodnych po bardzo suchym roku. Do działań podczas suszy przygotowują się strażacy, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Gotarski. Przygotowujemy się do tego, aby nawet móc dowozić mieszkańcom wodę pitną w naszych cysternach, które oczywiście zostaną w odpowiedni sposób przygotowane. I musimy przygotować się na to, że mogą pojawić się pożary w lasach. Również przygotowujemy się na taką okoliczność, ponieważ ściółka w lesie jest bardzo sucha, obowiązuje wysoki stan zagrożenia pożarowego w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że przedłużanie się suszy może spowodować problemy w przemyśle energetycznym i doprowadzić do wzrostu cen żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum kraju zachmurzenie małe i rosnące do dużego, a na południu pogodnie. Na termometrach na północnym wschodzie i północy od 8 do 13 stopni, w centrum oraz w rejonach podgórskich od 14 do 17, na południu i południowym zachodzie od 18 do 21. Wiatr na wschodzie i nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na media.expert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. Media.expert.pl. Pyk i kupione.
Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kaloninal. Kaloninal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kaloninal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kaloninal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Kochamy działanie i dbamy o to, co najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higiena zakupów. Teraz większość sklepów Kaufland jest czynna od 6 do 24. Szczegóły na www.kaufland.pl. Kaufland na dobry tydzień. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerian Sen. Odkąd stosuję Valerian Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmianę. Monitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerian Sen to dla mnie spokojnie...